Nie, no żartuję. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Rozpoczął się nowy tydzień, a wraz z nim przyszły nowe informacje prosto od Innerbone'a. Między innymi, niestety, bardzo możliwe jest, iż snapshot nie pojawi się jeszcze przez długi czas. Szczegóły za chwilkę. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Innerbone twierdzi, iż powoli kończy pracę nad tą wielką, tajemniczą rzeczą, która ma być rewolucyjna. Niestety napisał, iż w snapshocie pojawi się ona dopiero za około 2-3 tygodnie i początkowo nie będzie ona za bardzo rozbudowana. Jestem niesamowicie ciekaw, co tą tajemniczą rzeczą będzie. Jedyne co o tym wiem, to będzie to głównie przydawało się na trybie survival, a kontrolować to będzie można za pomocą komend. Lecz to drugie to już raczej nie na survivalu. Zastanawia fakt, iż żaden z twórców nie chce zdradzić żadnych konkretnych informacji, ani nie rzuca nawet małego screena. Gracze ciągle spekulują, co tym czymś może być. Propozycje, jakie się pojawiają, to nowe dungeony i nowe wymiary. Ja myślę, że to może być nowy generator map. No nic, musimy czekać na łaskę panów z Mojang. A co do snapshota, niestety bardzo możliwe jest, iż do czasu zrobienia tego tajemniczego dodatku, o którym wspomniałem przed chwilą, nie dostaniemy żadnego snapka. Dziś jest dopiero poniedziałek, więc do środy są jeszcze 2 dni. Jeśli w środę snapshot się nie pojawi, czekamy kolejny tydzień lub nawet niestety 2 tygodnie. Miejmy nadzieję, że przez ten czas pozostała ekipa Mojang z Jebem na czele ostro pisała nowe rzeczy, które dostaniemy. Miejmy nadzieję już pojutrze. Tak więc to byłoby na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na stronkę mcnews.pl po więcej informacji na temat aktualizacji, link w opisie. Póki co to wszystko, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!